Cześć, Maciej Koper, HDTV Polska. Na targach IFA 2017 swoją premierę miał 77-calowy Panasonic EZ1000. To jest właśnie ten flagowy OLED, który niedawno dla Was testowaliśmy. Teraz możemy go nabyć w takim super dużym rozmiarze. Oczywiście na portalu jest też test modelu EZ950, czyli nieznacznie gorszego brata bliźniaka, ale nie o tym chciałem dzisiaj mówić. Tutaj siedzimy z tej przyczyny, że Panasonic właśnie w kolaboracji z Samsungiem utworzyli nowy standard HDR. Jest to zatem szósty standard już normy HDR, co wprowadza niemałe zamieszanie i chciałbym w związku z tym Wam trochę opowiedzieć o tym, by rozjaśnić umysły. Norma jest tak jakby rozszerzeniem formatu HDR10, czyli tego bazowego, w którym wychodzą wszystkie filmy na nośnikach Blu-ray. Także jeżeli dostaniemy treść w HDR10+ i wyświetlimy ją na telewizorze niekompatybilnym, to zwyczajnie nie skorzystamy z dodatków, które ona oferuje. A tymi dodatkami są dynamiczne metadane. To jest bardzo ważna sprawa wbrew pozorom i zastanawiam się, czemu nie weszła od samego początku istnienia HDR-a do obrotu. Natomiast lepiej późno niż wcale, wiadomo. Chodzi w tym wszystkim o to, jak wiele swoich możliwości będzie musiał telewizor poświęcić, by wyświetlić HDR-ową treść. W momencie, kiedy spotykamy się ze statycznymi metadanymi w standardzie HDR10, to telewizor musi zaadaptować się do najjaśniejszego piksela w filmie. Czyli jeśli film powstał na monitorze o mocy 4000 nitów, a sam telewizor ma 1000 nitów, to musi nieco przygasić swą jasność, aby zrobić miejsce dla tych detali w bielach. W standardzie HDR10+, metadane są podkładane pod każdą klatkę obrazu, dzięki czemu każda z nich jest optymalizowana pod maksymalne możliwości telewizora. Najważniejszym pytaniem jest teraz, czy robi to różnicę. Na takim demo, tutaj w zamkniętym pomieszczeniu, można było porównać dwa te same telewizory, jeden obsługujący właśnie treść 10+, a drugi zwykłą. I powiem Wam, że w tym przypadku różnica była całkiem wyraźna, ponieważ był to zapewne materiał właśnie masterowany pod 4000 nitów, więc taki najbardziej wymagający. Oczywiście nie jest to taka różnica jak pomiędzy bez HDR a z HDR, jednak jest to kolejny krok w rozwoju i dążeniu do tego, by odwzorować obraz tak, jak widział go reżyser. A w tej kwestii wiemy, że Panasonic jest chyba najlepszy, bo inżynierowie tej firmy zawsze dbają o to, by obraz był jak najwierniejszy normom studyjnym. Dzięki temu właśnie telewizory się tak świetnie kalibrują tej firmy, dzięki temu mamy aplikację do ich kalibracji i jeszcze jedną rzecz, o której powiem na następnym wideo. Do zobaczenia.